zapraszamy do wzięcia udziału we mszy. Pożarnej z Zambrowa i z tych gmin, które należą do naszego powiatu zambrowskiego. Przeżywamy dziś w Zambrowie święto strażaka. Kochani strażacy, macie wspaniałego patrona, świętego Floriana. Święty Florian od wieków czczony jest jako patron i opiekun tych ludzi, którzy niosą pomoc bliźnim, którzy służą ludziom, służą Panu Bogu, służą Ojczyźnie. Witam was, drodzy druhowie strażacy wszelkiej godności i tytułu i cieszę się, że wspólnie dziś, 15 listopada, przeżywamy spotkanie modlitewne. Jesteśmy wspólnie na modlitwie, by poprosić Boga o błogosławieństwo Boże dla was, dla waszych rodzin, by pomodlić się w tej mszy świętej koncelebrowanej, gdzie ksiądz Maciej modli się o łaskę zdrowia, o błogosławieństwo Boże dla druhów z Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, z całego powiatu zambrowskiego, którzy dziś świętują swoje święto strażaka. Ksiądz Adam zaś poleca miłosierdziu Bożemu w tej mszy świętej koncelebrowanej wszystkich zmarłych strażaków z Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, prosząc Boga o wieczne zbawienie dla nich wszystkich za ich wierną służbę Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Niech mi wolno będzie dziś podczas tej niezwykłej uroczystości serdecznie powitać. Witam bardzo serdecznie w imieniu własnym i swoich najbliższych współpracowników, księdza Adama i księdza Macieja. Witamy wszystkie poczty sztandarowe z Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie, z Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Zambrowie, z Oddziałów Gminnych Związku OSP RP w Kołakach Kościelnych, w Szumowie, w Rutkach, w Starym Laskowcu. Pomagają też strażacy, nam udzielają się ze wsi Chorzele, ze wsi Długoburz. Często są obecni i strażacy z Skarżyna,
bardzo, bardzo wszystkich serdecznie w naszej świątyni witamy. W szczególny sposób witamy panów strażaków z Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, witamy orkiestrę strażacką z kapelmistrzem Mirosławem Pruszyńskim. Witamy komendanta powiatowego PSP w Zambrowie, starszego brygadiera Sławomira Skrzypkowskiego. Witamy zastępcę komendanta powiatowego PSP w Zambrowie, brygadiera Mirosława Jasionowskiego. Witamy byłego komendanta powiatowego PSP w Zambrowie, starszego brygadiera w stanie spoczynku Marka Bączyka. Witamy prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie, druha Marka Adama Komorowskiego. Witamy bardzo serdecznie wszystkich prezesów oddziałów gminnych, prezesów jednostek OSP. Na naszą uroczystość święta strażaka przybyli samorządowcy. Wśród nich witamy bardzo serdecznie członka zarządu województwa podlaskiego, pana Stefana Krajewskiego. Witamy przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego, pana Józefa Dąbrowskiego. Witamy starostę zambrowskiego, pana Roberta Rosiaka. Witamy wicestarostę zambrowskiego powiatu, pana Stanisława Rykaczewskiego. Witamy pana burmistrza Zambrowa, Kazimierza Dąbrowskiego. Wójta gminy Zambrów, pana Jarosława Kos. Wójta gminy Szumowo, pana Jarosława Cukiermana. Witamy wójta gminy Kołaki Kościelne, pana Sylwestra Jaworowskiego. Wójta gminy Rudki, panią Teresę Grodzką. Witamy też media. Kochani, całym sercem witamy was bardzo serdecznie i będziemy prosić świętego Floriana, waszego wspaniałego patrona, by on wam wszystkim błogosławił, byście cieszyli się wdzięcznością wśród ludzi, wśród swoich przełożonych i by Bóg błogosławił waszym rodzinom. Będziemy też polecać waszych kolegów, druhów, strażaków, którzy odeszli na spotkanie z Bogiem i Bóg też przyjął ich do siebie i oni cieszyli się szczęśliwością wieczną w niebie. Szczęść Boże. Chciałbym w imieniu nas wszystkich serdecznie podziękować księżom Maciejowi i Adamowi za odprawienie mszy oraz księdzu Marianowi za Słowo Boże skierowane do nas oraz za to, że od przeszło już 10 lat możemy spotykać się w tej świątyni raz w roku w miesiącu listopadzie i wspólnie się modlić za żyjących, nieżyjących, za rodziny wszystkich strażaków. Chciałbym jednocześnie w imieniu współorganizatorów dzisiejszej mszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Oddziału Powiatowego naszego Związku serdecznie podziękować pocztom sztandarowym, wszystkim strażakom, ich rodzinom za obecność na tej mszy, orkiestrze strażackiej oraz samorządowców. Kończąc, chciałbym powiedzieć i podziękować za tą wspólną modlitwę. Wspólna modlitwa prowadzi do jedności. Pamiętajmy więc słowa Bolesława Komicza: jedność to siła. Zapraszam na mszę za rok, w pierwszą niedzielę po 11 listopada, a po zakończonej mszy zapraszam wszystkich księży, wszystkich strażaków, poczty sztandarowe, orkiestrę strażacką, żebyśmy na nią poczekali, do wspólnego tradycyjnego zdjęcia na schodach kościoła. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i za wszystko dziękuję. Szczęść Boże.